to trzeci zamiejscowy punkt Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Teraz mieszkańcy powiatu wrocławskiego będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją i okołorejestracyjne również w punkcie, który znajduje się w Urzędzie Gminy Długołęka. Zapotrzebowanie jest ogromne, bo zaledwie kilka minut po otwarciu ustawiła się spora kolejka. Zamiar jest taki, żeby być bliżej mieszkańca, żeby skrócić mu drogę do urzędu, a tym samym przyspieszyć załatwienie jego sprawy. Tak zwana mała rzecz, a cieszy. To tak ułatwi mieszkańcom takie zwyczajne życie, tak po prostu. Nie będą musieli przez całe miasto się przebijać, żeby stać w długich kolejkach w powiecie. I dlatego uważam, że to jest taki mały kroczek, ale taki duży dla mieszkańców. Już od 8 godziny dzisiaj mieszkańcy czekali, żeby ze swoimi tablicami rejestracyjnymi, czyli widać, jak jest potrzeba po prostu, że już dzisiaj w dniu otwarcia, przed nawet otwarciem, już czekali tutaj mieszkańcy, żeby przerejestrować swoje samochody. Generalnie moim zdaniem dobry pomysł, chociaż nie trzeba będzie jeździć do Wrocławia. I według mnie to bardzo, bardzo dobry pomysł, bo ułatwia to mieszkańcom jednak troszkę. No dobre pół dnia, nawet cały dzień czasami, bo tam trzeba było jechać po numerki i o 5 rano trzeba było wstać i wiadomo, że trzeba było jechać później po południu i cały dzień się czekać. Wcześniej jak pan załatwiał sprawy, to ile mniej więcej czasu to zajmowało? Trzeba było sobie brać dzień wolnego. Jeżeli to będzie funkcjonować tak na bieżąco, to uważam, że jest to bardzo dobry pomysł. Te punkty zlokalizowaliśmy w ten sposób, że po pierwsze przyjęliśmy kryteria, że tam, gdzie są największe skupiska, to znaczy Kobierzyce, Kąty Wrocławskiej, dzisiaj Długołęka. No i są one tak rozłożone, żeby sąsiednie gminy miały łatwy dostęp do tych punktów. My tutaj mamy dla Czernicy i Długołęki, to jest najbliższe. Oczywiście obsługujemy wszystkich mieszkańców całego powiatu, ale terytorialnie tak to wygląda. No, Kąty Wrocławskie zabiera tamtą całą część pod Żurawinę. No i Kobierzyce, no, docierają też mieszkańcy z Siechnic. Liczymy na to, że właśnie ten bardzo przeciążony punkt w starostwie, a szczególnie jeszcze wtedy, w momencie, kiedy mamy remont i dokonujemy przebudowy starostwa, między innymi po to, żeby zwiększyć właśnie mobilność i zwiększyć liczbę stanowisk w starostwie powiatowym, jeśli chodzi o obsługę komunikacyjną. To powinno troszkę rozładować te kolejki, ale też przede wszystkim zmieni nawyki. Już teraz nie będą mieszkańcy musieli jechać do starostwa, będą mogli wybrać któryś z tych punktów zamiejscowych. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli zaczynamy tutaj rejestrację, czy zaczynamy sprawę, to też ją tu kończymy. Czyli przy złożeniu wniosku o rejestrację czy przerejestrowanie pojazdu odbieramy tutaj później dowód rejestracyjny też w punkcie, w którym taki wniosek składaliśmy. Należy również pamiętać o tym, że dokonujemy tutaj płatności tylko i wyłącznie kartą, bądź też za potwierdzeniem przelewu bankowego, pocztowego lub internetowego. Tutaj w tych punktach też realizujemy zadania związane z zamawianiem dokumentów, tablic rejestracyjnych, wtórników dowodów rejestracyjnych i też zamawiając je tutaj, odbieramy je w punkcie zamiejscowym, w którym to zrobiliśmy. Echo 24, Oliwia Stasiak.